witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj przystępujemy już do składania całego tutaj zamieszania związanego z silnikiem. Pozwoliłem sobie wcześniej, no, dwa dni temu pomyć te dekle, całą tą płytę. Dzisiaj przyszły mi uszczelki z firmy Mizar, przyszły mi uszczelki. Kilka jeszcze rzeczy tutaj związanych, uszczelniacz, tutaj nawał, zabezpieczająca podkładka, tutaj uszczelka pod pompę, komplet blaszek tutaj tych zabezpieczających tę płytę i rozrząd, też pod klawiaturę zabezpieczenia, tutaj jeszcze pompka ręczna, bo tam ta moja coś się popsuła, leje się i kupiłem całą. No i tutaj jest komplet cały uszczelek, uszczelka korkowa, uszczelka tutaj pod dekiel, tutaj pod tą płytę. No jest trochę tych rzeczy, tutaj o, macie pod pokrywę no, klawiatury. Przystępujemy po prostu do montażu już tego wszystkiego, bo jest kilka innych rzeczy jeszcze do zrobienia. Były małe przestoje, ale dobra. Trochę sobie tutaj odtuścimy tą całą powierzchnię styku uszczelki z blokiem. Wszystko będziemy dawać na klej, wszystkie śrubki. Także bez obaw. No, powinno ok teraz być. Co się okazało, tutaj jest kanał olejowy i ta śrubka trochę była popuszczona i podejrzewam, że tutaj to ciśnienie biło bardzo tutaj w stronę tej uszczelki. Właśnie na tym kanale był wyciek. Wykręciłem sobie tego broka, wyczyściłem, tam wszystko było ok. Zakręciłem go z powrotem, tak aby jeszcze o jeden obrót poszło i myślę, że już będzie ok. Teraz musimy przypasować uszczelkę. Która to ma być uszczelka? To sobie na razie na bok odłożymy. To sobie też na bok odłożymy, żeby nam się nie popsuła. To nie jest to. Czyżby to było to? Nie, poczekajcie, to jest. O. To jest to, a to jest uszczelka z tyłu. Tak, to jest uszczelka z tyłu, no to ona mi nie będzie potrzebna. A to jest ta uszczelka, która idzie tu. O, i zakrywa to. Nawet fajnie pasuje. Nawet fajnie pasuje. Dobra, posmarujemy troszeczkę masą uszczelniającą. Tylko nie wiem, chyba najpierw uszczelkę posmarujemy, a dopiero ją przykleimy do bloku, tak będzie najlepiej. Ją sobie odłożymy, tutaj mamy nową uszczelkę. Co to jest? Cyk, leci, dobra. Fajnie pasuje.
PyKit. Mamy uszczeleczkę zrobioną. Teraz musimy się wykopać. Wykopać musimy tą płytę. To tu na razie położymy. Haknie rok. Płyta jest. Jak ta płyta ma iść? Tak, ma iść płyta. Dobrze, dobrze, dobra. Tak samo ją też odpuścimy. Rozprowadziłem trochę tą uszczelkę, teraz wkładamy płytę. Wkładamy płytę. Jest, jest, dobra. Śrubki tu gdzieś miałem wyczyszczone, by... Płyta już jest przykręcona, zabezpieczyłem jeszcze tam delikatnie, zapunktowałem te śruby. Tutaj są już poza zabezpieczane te blaszki. Tutaj jeszcze przykręciłem dodatkowo, żeby doszła ta płyta, złapała uszczelka. Teraz można, wydaje mi się, założyć wałek rozrządu i składać pomału elementy do kupy. Jeszcze będę musiał ten jeden klin wymienić. Jak będę jechał akurat do pracy, to kupię ten klin. I co, założymy chyba teraz właśnie ten wałek od rozrządu. Troszeczkę tutaj olejem posmarujemy, wsadzimy go. Później koło pośrednie i tutaj resztę osprzętu. Jeszcze sobie go opukamy, wytrzemy czystą szmatką. Będziemy montować tu tak samo. Można troszeczkę oliwy dać. Tu można dać oliwy, to tam głębiej chodzi, a krzywki to tam można i nie trzeba. No i tutaj jeszcze. Dobra, jest. Teraz będzie problem, bo będzie trzeba te szklanki jakoś jakoś przekładać, żeby tam wchodził nam ten kurde wałek. Ajajajajaj. O, cię już przeszkadza. Jak to zrobić? Wiecie co? Ja chyba to zrobię poza kamerami, bo zrobię... Muszę tam pod spód wziąć jakąś sobie, wziąć dłuższy śrubokręt i będę wkładał od tej strony i będę podwadzał te szklanki, żeby mi ten wałek przechodził. Także zobaczymy się za chwilę, jak go zamontuję. Udało się wsadzić ten wałek. Teraz założymy nową tutaj tą podkładkę zabezpieczającą tą blaszkę. Zmienimy ją na nową, bo jest kupiona, także.
tak. Odkręcimy szybko. Hop, hop. To będzie tu. Wyczyścimy jeszcze szybko te śrubeczki. Oczywiście je damy na klej. Damy je na klej. A gdzie jest ta podkładka? Pyk. Pyk. Klej. Ciach, 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 ciach. Zabezpieczyliśmy. Dobra, stawiamy. Jak to będzie? Tu jest P. Trzeba może tutaj trochę olejwki dać. Dobra. Źle. CCPP. Rozrząd już mamy poskładany. Tutaj na znaki. Pompa wsadzona. Wtryskowa pompa olejowa też włożona już jest, tutaj już jest odrzutnik założony, wymieniłem klin na koło, które napędza pompę olejową, nowe uszczelki pod przewody zasilające kanały olejowe w bloku, znaki tu, znaki tu, znaki tu, znaki tu, no i tam jest znak na wale. Teraz nabiję nowy uszczelniacz do pokrywy, założę filtr i będę montował pokrywę. Chcę zamknąć tą pokrywę, wtedy później założę laski popychaczy i będziemy kręcić silnikiem. Zobaczymy, czy nic nie blokuje. Aktualizacja prac, jakie zostały wykonane, mianowicie siadła już, cały rozrząd siadł, pokrywa, filtry oleju wyczyściłem i od razu go zamontowałem, przekręciłem całym silnikiem, wszystko jest ok, delikatnie wyregulowałem zawory, myślę, że powinno być ok. Teraz wydaje mi się, że zamontuję podstawę filtra paliwa. I już tutaj trochę zepnę to, bo czy w sumie nie będę tego spinał już na gotowo, no bo jeszcze będzie trzeba cały układ będzie trzeba jeszcze odpowietrzyć. No kiedyś jeszcze zająłem się zbiornikiem, trochę syfu zbiorniku,
Ma mi przyjść jeszcze nowy pływak, założymy nowy pływak, bo mój stary niestety uległ już degradacji. Założymy później koło pasowe, miskę przykręcimy, nową uszczelkę tutaj damy na miskę do smoka i będziemy składać powoli osprzęt, żeby go spróbować odpalić, czy wszystko jest ok, tak jak być powinno. I co, no będziemy wjeżdżać później tą ośką. Będziemy się przestawiać, żeby móc montować hydraulikę i robić kilka rzeczy w kabinie. Jeszcze będzie oświetlenie. Jeszcze tutaj na koniec filmiku powiem wam, w zasadzie mam takie zapytanie, czy znacie jakąś dobrą taką tkaninę, nie wiem, na przykład na Allegro, czy ktoś kupował na obicie boczków, bo chcę obić, właśnie zrobić tapicerkę tutaj błotników w środku. Kilka lat temu robiłem, ale ta po prostu tkanina, co jest teraz założona, no to zaraz gdzieś tam było przerysowane od razu było widać ślad i nie wiem, teraz założę jakąś gąbkę pod to i dopiero tkaninę, żeby trochę jakaś była ta amortyzacja. Napiszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś tam sugestie odnośnie takiej tkaniny na tapicerkę. A ja będę się z wami żegnał, no tutaj wiecie, no to już tutaj wszystko praktycznie zostało, no jeszcze ten dekielek muszę przykręcić do wlewu oleju. To tutaj to już naprawdę nic wam nie będę pokazywał, no bo tutaj już jest samo skręcanie podzespołów, także myślę, że będziemy się widzieć na uroczystym odpaleniu silnika po moim ala remoncie, czy wszystko będzie ok, gorzej jak nie będzie. No ale miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subika i do następnego. Pozdrawiam was serdecznie i cześć.